Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. reparacji wojennych od Niemiec, sensu prawnego ustawy 447 czy zawłaszczenia Polski. Też cię musiałem. Skoro w ramach 447 gminy żydowskie żądają od Polski 300 miliardów dolarów, to może niech wymuszą na Niemczech, żeby zapłacili Polsce 1 bln dolarów. Niemcy nie chcą Polsce zapłacić. To wówczas ewentualnie Polska jakieś pieniądze im zapłaci. No moim zdaniem to bardzo niemądry pomysł. To bardzo niemądry pomysł. Dlatego, że zanim by jeszcze doszło do jakiejkolwiek transakcji, to Żydzi by uzyskali to, na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie zasadności ich roszczeń przez Polskę. To by było największe głupstwo, jakie moglibyśmy zrobić. Bo poza tym Niemcy nie zapłacą nam żadnych reparacji. Ja zaraz wyjaśnię dlaczego. Otóż kwestia reparacji wojennych po II wojnie światowej, kwestią reparacji wojennych zajmowała się konferencja w Poczdamie, ponieważ państwo niemieckie zostało zlikwidowane, Hitler się zastrzelił, rządu Denica nikt nie uznawał, potem zostali wszyscy aresztowani. Niemcy zostały zlikwidowane, podzielone na strefy okupacyjne. I konferencja w Poczdamie, wśród innych postanowień, jakie tam podjęła, to również postanowiła co do reparacji wojennych. I Polsce przyznała konferencja w Poznaniu, reparacje wojenne z sowieckiej strefy okupacyjnej. Że nam się należy tam od Sowietów, z sowieckiej strefy okupacyjnej. A Sowieci, jak to Sowieci? Dzielili się z Polską po bratersku, jak to się mówi. Ale w zamian, to znaczy nic nam nie dawali, ale w zamian zażądali, pod pretekstem, że Polska tutaj się zaspokaja reparacyjnie ze strefy sowieckiej, to zażądali wybierania węgla górnośląskiego za darmo. Ja słyszałem dolar 200, dolar 20. No to bardzo tak. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił tego podważyć. Ale w marcu 1953 roku Stalin umarł. No i wtedy, jak już się wszyscy przekonali, że Stalin naprawdę umarł, że nie zmartwychwstanie, to rząd polski, ten jaki był, to zaproponował Sowieciarzom, że to już nie chcemy żadnych reparacji od was, tylko wy nie wybierajcie węgla górnośląskiego. Oni się zgodzili, ale dopiero w 1956 roku przestali. Jakie w związku z tym jest stanowisko rządu niemieckiego? A na to, nawiasem mówiąc, polskiego też. Polskiego też. To tylko pan Mularczyk tam robi takie podchody, ale to rząd to sam chyba w to nie wierzy, no ale mniejsza. Stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy reparacje wojenne wypłaciły, a jakie porozumienia były polskie ze Związkiem Radzieckim, to ich to nie obchodzi. Ich to nie obchodzi. Takie jest stanowisko rządu niemieckiego. I polskiego też, bo gdyby rzeczywiście rząd polski liczył na jakieś reparacje wojenne od Niemiec, to już dawno by wysłał stosowne noty dyplomatyczne, ale nie wysyłał. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedział na konferencji prasowej, stał obok naszego ministra, tego Cichockiego chyba był taki minister, Czaputowicza. Niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier i minister Czaputowicz powiedział na konferencji prasowej, stojąc obok Waltera Steinmeiera, powiedział po polsku, więc to nie można tego na karb złego tłumaczenia zrobić, że w stosunkach polsko-niemieckich problem reparacji wojennych nie istnieje. No to takie jest stanowisko rządu polskiego. W związku z tym dalibyśmy Żydom prezent za nic. Za nic, więc no arcy niemądry pomysł, także przestrzegam przed takimi pomysłami. Absolutnie nie można stworzyć żadnego wrażenia, że Polska uznaje zasadność żydowskich roszczeń majątkowych, bo one nie mają uzasadnienia ani prawnego, ani no, żadnego. I musimy o tym pamiętać.
A panie sobie tak jeszcze dodaję, że jak ten... O te węgle, co pan wspomina, to jeszcze 30 tysięcy górników wywieziono z Górnego Śląska. No tak, to... A wróciło, no, tak, nie ma gotowej listy, tam wróciło jakieś 10% na tego górników. Głównie Ślązaków, tak, głównie Ślązaków, bo ich tam pod pretekstem, że oni tam służyli w Wehrmachcie i tak dalej, to ich potraktowali jako rodzaj jeńców wojennych, tak. Rzeczywiście tak było. I oni tam rzeczywiście, no nie wszyscy wrócili, bo to... Jakieś 50%, ale to trudno policzyć. No, no jak to było w Związku Radzieckim, tak. No, w Związku Radzieckim to różne rzeczy się zdarzały. Na przykład był taki jegomość, to Aleksander Sołżenicyn pisze w archipelagu Gułag. Był taki jegomość, który dostał 25 lat łagru. Odsiedział od dzwonka do dzwonka. Udało mu się przeżyć. No i podczas chruszczowowskiej odwilży został wypuszczony i podjął próbę dowiedzenia się, za co tyle lat siedział. I dotarł do swojej teczki. To teczka się zachowała, bo archiwa nie płoną. No i okazało się, że w tej teczce jest jedna kartka, a na tej kartce jedno zdanie. Zatrzymany podczas obchodu dworca. Koniec. 25 lat. No, wyobrażacie sobie pan, to jest taki kraj, no taki... Tak, no taki był. Zresztą, mój Boże, no... A, już nic nie będę mówił. Nie mam już pytań tych na kartkach, więc jeśli ktoś z państwa ma... Ja tylko jeszcze na rzecz, panie Stawie. Wrócimy do roku 54, jak to się Niemcy uaktywnili, prawda? To się zaczęło po meczu Węgry i Niemcy, gdzie Niemcy wygrali 3-2. Wtedy grał Puszkasz, Kowacz i tak dalej. I wtedy Adenauer ruszył do przodu. No, znaczy uwierzyli. Konrad Adenauer, tak. Konrad Adenauer zrobił dla Niemiec bardzo dużo. Mimo że był w takim wieku, no, maturzalemowym, jak został kanclerzem, ale załatwił sprawę powrotu jeńców, którzy jeszcze żyli w Związku Sowieckim. No, no, rzeczywiście była kwestia, dlatego że na przykład pod Stalingradem Sowieci wzięli 95 tysięcy jeńców. W 54 czy 5 roku wróciło 5 tysięcy z tego, reszta nie przeżyła. Także tak to wyglądało, więc dużo zrobił Adenauer do tego, no i w związku z tym Władysław Gomułka bardzo go nie lubił, pamiętam takie przemówienie Gomułki, Gomułka tak czytał z kartki i była taka sytuacja, że na kartce była sylaba pierwsza AD, a na drugiej Nauer. Już na innej kartce było i Gomułka czyta za... Prędzej pan, panie AD, Nauer, odgadnij jakiej płci są anioły, niż my się wyrzekniemy naszych ziem zachodnich. Tak to go to... Jeszcze Straussa nie lubił przecież. Proszę? Straussa przecież nie lubił. No nie lubił, tak. To, Strauss zresztą to ciekawa postać była, bo on... Józef Mackiewicz, taki no, wielki pisarz polski, jeden z największych pisarzy XX wieku polskich, po wojnie tam, ponieważ on nie miał żadnego obywatelstwa, mieszkał w Monachium. W takim wynajmowali z tą Barbarą Toporską pokoik taki w domku, jaki u nas budowali sobie kolejarze. No, krótko mówiąc, nędza. I przyjechał kiedyś do Bawarii na zaproszenie Straussa prezydent Litwy z Waszyngtonu, dlatego że Stany Zjednoczone nie uznały aneksji Republik Bałtyckich i w związku z tym w Waszyngtonie był prezydent, tam no, cały rząd emigracyjny. I ten prezydent litewski przyjechał do Monachium na zaproszenie Straussa i w ramach przygotowania do programu wizyty poprosił, żeby mu umożliwić spotkanie z Mackiewiczem, bo wiedział o jego istnieniu i tak dalej. I tak. Strauss w ogóle nie wiedział, kto to jest ten Mackiewicz, gdzie, no, ale przez policję go znaleźli. I któregoś dnia kawalkada, limuzyn się przed tym domkiem zatrzymała
I wysiadł ten prezydent litewski, Strauss, tam dygnitarze, no i do tego pokoiku poszli. No i Strauss zobaczył, że ten człowiek, a ten prezydent litewski mu powiedział, kto to jest i tak dalej, że no nędza straszna. No i tak wiedziony odruchem serca chciał mu jakoś pomóc materialnie, a się okazało, że to nie jest prosta sprawa. W Niemczech wszystko musi być akuratne. A tu ten Mackiewicz nie miał żadnego obywatelstwa. W związku z tym nie mogli mu normalną drogą, więc wykombinowali, żeby mu pomóc w ramach tej pomocy dla takich menyli. Tam bony żywnościowe, bony odzieżowe, to była jakaś taka forma. To tak to wyglądało. To taki ten był Strauss. Pozytywne aspekty jazzu, no nie ma. Nie ma takich pozytywnych aspektów. Jaki jest sens prawny tej amerykańskiej ustawy, nie polskiej, tylko amerykańskiej, taki, że rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie tej ustawy zobowiązał się do dopilnowania, żeby Polska, która przede wszystkim jest na celowniku, zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do mienia, do własności bezdziedzicznej. Taki jest sens prawny tej ustawy. Ona zobliguje sekretarza stanu, żeby co roku składał sprawozdanie kongresowi. A jaki jest stosunek kongresu do tej sprawy, to już nie musimy się domyślać, bo już żeśmy się dowiedzieli. 88 na 100 senatorów zwróciło się do sekretarza stanu na piśmie, żeby przedsięwziął wobec Polski śmiałe kroki, które by Polskę tam podkręciły, żeby się tak nie ociągała. No i 1 września pan Pompeo, bo to do niego list był adresowany, pan Pompeo będzie w Warszawie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych umiłowanych przywódców zapytał o to prezydenta Trumpa, jak to on sobie wyobraża i tak dalej, i żeby te argumenty, o które tutaj pan podniósł, żeby mu przedstawił. Pan prezydent Duda miał dwie okazje, żeby to zrobić. Kiedy był w Białym Domu i w cztery oczy rozmawiał z prezydentem Trumpem. Za pierwszym razem, kiedy był jesienią 2018 roku, odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem, a tego samego dnia wieczorem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników, właśnie takiego, który mi to relacjonował bezpośrednio, pan prezydent został zapytany, czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy poruszył sprawę ustawy 460. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytany został, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No pewnie, że nie zaproponuje czegoś takiego, bo w interesie prezydent Trump nie jest prezydentem Polski i nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. Jeżeli władze państwa polskiego wykazują nieśmiałość albo brak zainteresowania tą sprawą, no to dlaczego on się ma tym przejmować? Nie będzie się przejmował. Obawiam się, że też nie zostanie zapytany, kiedy będzie w Warszawie. Kolejna okazja, że tak powiem, przejdzie nam koło nosa. Pan pyta, że no, gdyby Żydzi stali się okupantami tutaj w Polsce, ja nie mówię tego, że oni tu będą kogokolwiek mordowali, bo tylko używam tutaj polskiego znaczenia łacińskiego słowa okupatio. Okupatio to znaczy zawłaszczenie. Jeśli by taki ogromny majątek został środowiskom żydowskim przekazany, no to by zawłaszczyli Polskę, a przynajmniej znaczną jej część. No, to takie przypuszczenie, że Żydzi by się o nas troszczyli, to przynosi wprawdzie panu zaszczyt, ale niestety uważam je za naiwne. Uważam je za naiwne. Oni by się troszczyli... A to, proszę pana, jasne. Jasne, nie. To nawet muszę powiedzieć, jeśli państwa interesuje, jak to właśnie jest w warunkach okupacyjnych, to warto przeczytać takie wspomnienia Adama hrabiego Ronikiera. Adam hrabia Ronikier był w czasie okupacji niemieckiej,
czasie II wojny światowej, prezesem Rady Głównej Opiekuńczej. To była jedna z dwóch polskich organizacji, które oficjalnie działały w Generalnej Guberni. Pierwszą to był Polski Czerwony Krzyż, tam była hrabina Maria Tarnowska prezesowała temu, a drugą to była właśnie Rada Główna Opiekuńcza i on był prezesem oczywiście do czasu, kiedy Niemcy go nie przepędzili, to jest tego stanowiska, i tam nawet do więzienia trafił, no mniejsza. I on tam z racji tego, że Generalna Gubernia, w ogóle Rzesza Niemiecka, była państwem socjalistycznym i Generalna Gubernia też na swój sposób. W związku z tym rząd Generalnej Guberni zbierał podatki z Generalnego Gubernatorstwa całego, a w budżecie była taka pozycja pomoc społeczna. Pomoc społeczna. No więc Adam Ronikier się domagał, że jak wy tu zbieracie podatki i taką macie pozycję, to powinniście przynajmniej część tych środków przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. Także to i to wszystko się opierało na ofiarności społeczeństwa polskiego, a Rada Główna Opiekuńcza żadnego dofinansowania od rządu Generalnej Guberni nie dostawała. Więc to pokazuje, jak się okupant troszczy o ludność okupowaną. Nie robiłbym sobie wielkich złudzeń co do tego. Kolejne pytanie. Czy znana jest historia, aby państwo będące w sojuszu z innym państwem płaciło temu drugiemu haracz za... No ja nie znam takiego przypadku. To jest właśnie dlatego dobrze by było zapytać prezydenta Trumpa, no jak on sobie wyobraża przyszłość sojuszu polsko-amerykańskiego w tych warunkach. Bo proszę państwa, Polska jest państwem sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na czym polega charakter uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ja nie mówię, że to jest źle, bo dobrze jest, ale uczestnictwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim polega na tym, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb rozgrywki globalnej, którą Stany Zjednoczone prowadzą, a to z Rosją, a to z Chinami, a to z Iranem, a to Bóg wie jeszcze z kim. I to nie my będziemy decydować, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki zasięg będzie miała, jakie skutki przyniesie, więc to będą decydowały Stany Zjednoczone, a my będziemy najwyżej ponosili konsekwencje, na przykład w postaci zniszczenia naszego terytorium. No bo może się tak zdarzyć, prawda? W związku z tym Polska powinna uzyskiwać wynagrodzenie stosowne, które powinna następnie obracać na wzmocnienie sił własnych, przede wszystkim militarnych. Bo nie można się opierać, nie można, nie powinno się w każdym razie, bo to można oczywiście tak robić, ale nie powinno się tak robić, opierać bezpieczeństwa własnego państwa i własnego narodu na tym, że będą tutaj stacjonowały, będzie tu stacjonowało obce wojsko. Ono nawet może być pożyteczne, tylko jedno o nim wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego, no chyba oczywiste, prawda? A własny rząd może w pewnym momencie im powiedzieć tak, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie. Wracamy do domu. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Dlatego, jak się kończy prężenie cudzych mózgów, to myśmy się przekonali we wrześniu 1939 roku. O, teraz będzie obchodzona rocznica 80. To dobrze jest sobie takie rzeczy przypomnieć, żeby tu nie popadać w jakieś iluzje. I Polska, będąc w NATO, powinna wykorzystywać fakt obecności swojej do wzmacniania, nieustannego wzmacniania sił własnych. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział prezydent Trump podczas konferencji prasowej, kiedy tam odwiedził go prezydent Duda. Prezydent Duda narzekał na Rosję, a prezydent Trump narzekał na Chiny. Ale jak już skończył narzekać na Chiny, to powiedział tak, jestem przekonany, że Polska będzie miała wkrótce dobre stosunki z Rosją, tak jak Stany Zjednoczone.
No, moim zdaniem to jest bardzo ważna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W moim przekonaniu może ona zapowiadać kolejny reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Bo jeżeli głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny, a chyba tak jest, to jeżeli Stany Zjednoczone będą próbowały jakoś rozegrać te partie z Chinami, to rozsądek by im nakazywał, żeby zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. No i pytanie, czego Rosja zażąda w zamian? Bo w polityce trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Między tymi dwoma odpowiedziami jest cała polityka.